Ja chciałbym dzisiaj powiedzieć do Was w takim temacie, który sobie zatytułowałem o królach. Chciałbym trochę usystematyzować informacje w tym temacie. Będę się też sporo odwoływał do słowa, ale nie wszystkie będę czytał, więc jeśli chcecie, możecie sobie notować i później trochę w tym słowie się zagłębić. Wydaje mi się, że jest trochę niezrozumienia w tych tematach dotyczących generalnie władzy i królów. Podzieliłem sobie to na kilka części dzisiaj. Pierwsza część, od czego chciałbym zacząć, to pozycja Jezusa. Generalnie Jezus. W Kolosan w pierwszym wersecie, w Kolosan 1,16 czytamy tak. Ponieważ w Nim, w Chrystusie, zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi. Rzeczy widzialne i niewidzialne. Czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Ja mam wrażenie, że ludzie czasami nie zagłębiają się w to słowo. Ja pamiętam kiedyś robiłem sobie tak, zatrzymałem się, tak sobie to analizowałem, jeszcze inne wersety. I tak mówię w ogóle, Boże, o co w ogóle chodzi z tą ziemią, tak, tutaj ziemia, tak, jak to jest? I tak, tylko zadałem pytanie, natychmiast miałem taką wizualizację, wiecie, kropelki wody Wielkiego Bałtyku. Mówię, okej, rozumiem w ogóle. To z perspektywy tej ziemi, wydaje nam się, że ta ziemia w ogóle jest taka ogromna i ma takie w ogóle ogromne znaczenie. Ale generalnie Jezus jest ponad wszystkim. Ponad wszystkim, bo to przez Niego i dla Niego wszystko zostało stworzone. To, co widzimy, to, czego nie widzimy. To, co jest w niebie, to, co jest na ziemi. Wszelkie trony, wszelkie panowania przez Niego i dla Niego zostały stworzone. W pierwszym Tymoteusza 6,15 i później w objawieniu Jana, w kilku zresztą miejscach, czytamy, że Jezus jest Panem Panów i Królem Królów. No co to oznacza, tak? No Jezus jest ponad wszelkimi panami i ponad wszelkimi królami. Jezus jest najwyższą formą władzy we wszechświecie. Najwyższą formą władzy. Nie ma wyższej formy. Pan Panów i Król Królów. Tam już nie ma niczego wyżej. Zaraz będę mówił jakby dalej trochę więcej wyjaśniał, ale to bardzo ważne, żeby w ogóle początkowo uświadomić sobie tak w 100% tą pozycję Jezusa. Dalej w Ewangelii Jana 18,36 Jezus mówi tak. A królestwo moje nie jest z tego świata. Władza Jezusa, ona nie jest ograniczona do ziemskiego świata. Ona się wywodzi ze znacznie wyższych struktur władzy. Znacznie wyższych. Wiecie, czasami tak się próbuje to w religijnych miejscach w jakiś sposób wytłumaczyć. Ale on powiedział wprost. Ja nie jestem z tego świata. Ja w ogóle nie jestem ograniczony. On miał świadomość tego w ogóle. Że on nie jest ograniczony do tego, co jest tutaj. To on pochodzi z wyższych, z najwyższej struktury. Dalej, w Ewangelii Łukasza 1,33 czytamy, że królestwu Jezusa nie będzie końca. To taka ważna informacja, żeby nikt o niej nie zapomnieć, tak? Że Jezus to jest wieczny król. Jego nigdy nikt nie zdetronizuje, nigdy nikt nie wybierze innego, jakby wyborów nie zorganizował. Nic się takiego nie wydarzy. To jest Pan Panów i Król Królów i to jest wieczny Król, tak? Już w Starym Testamencie, tak? Już jakby pewne osoby miały obraz tego, widziały, prorokowały, między innymi Dawid też w Psalmie 22-29. Do Pana należy Królestwo, On panuje nad narodami, tak? Jest ponad ziemskim systemem władzy.
ogóle wiecie, te wersety, tak? Bo tak sobie szybko przez nie przechodzimy, ale jak się w nie zagłębić, to one też pokazują, że to, co powiedziałem na początku, że ta ziemia, ten świat są jakimś tylko małym wycinkiem rzeczywistości. Ludziom z tej perspektywy, żyjąc tutaj, tak, poruszając się w tym, co widzą, wydaje się, że to jest wszystko. Mały wycinek rzeczywistości. Prawda jest taka, że jedyną prawdziwą rzeczywistością dla nas jest Chrystus. Chrystus jest prawdziwą rzeczywistością i to w Nim i dla Niego wszystko zostało stworzone. Jednak władza Jezusa nad wszechświatem nie polega na ziemskich realiach. Nie polega na takich realiach, jakie my znamy od małego. W jakich wzrastamy, w jakich się poruszamy tutaj od... tylko zaczynamy tylko chodzić do szkoły albo włączać telewizor. Ona jest ściśle związana z samym Bogiem. Z Jego istotą, z Jego osobą, osobowością, z Jego charakterem, no i przede wszystkim z Jego zasadami, tak? No bo tak naprawdę to one wszystkie to On. On się z nich składa, tak? Z tych prawd, z tych zasad. Są w Niego wryte, są Jego częścią, Jego boskiej i świętej natury, tak? To nie jest tak jak w demokracji. Tak, tutaj nie ma też miejsca jakiejkolwiek zabieganie o głosy, o cokolwiek. On po prostu jest Panem Panów i Królem Królów. Wiecie, i to tak dobrze sobie z tej perspektywy Jezusa też popatrzeć na tą ziemię, tak? Jezus tworzy ziemię, przekazuje władzę na ziemi ludziom, tak? Przekazuje ją niejakiemu Iszowi, pierwszemu Adamowi, tak? Ludzie dobrowolnie tę władzę, która została im dana od najwyższej formuły władzy, oni ją przekazują, tak? Przekazują ją diabłu, tak? No i finalnie, my wiemy to doskonale, jesteśmy narodzeni z Bożego Ducha, Jezus schodzi jako człowiek i odbiera władzę, jako człowiek odbiera władzę diabłu. Ale często gdzieś, jak rozmawiam z ludźmi, to trochę jest takie, jest niezrozumienie co do tej formuły. No jak to Pan Panów, Król Królów i te rzeczy, które dzieją się na ziemi, tak? No, weźmy sobie jakiś przykład, weźmy sobie jakąś taką właściciela tysiąca fabryk. Wszystkie fabryki należą do niego. Przyjeżdża do Polski, tu założy fabrykę. Milion ludzi będzie pracowało. I mówi, wybiera sobie Kowalskiego. Mówi, Kowalski chodź. Ja jestem biznesmen dużego kalibru. Ja tu nie będę zaglądał. Ty tu rządzisz. Ja ci przekazuję władzę. Robi zebranie. Zwołuje milion załogi. Mówi, że Kowalski tu rządzi, tak? I on wyjeżdża. No i później, realnie, tą władzę sprawuje ten Kowalski. Ale jak on ją sprawuje, to już jest odrębny temat. I teraz zobaczcie. Jeśli on źle zarządza, jeśli ludzie wchodzą mu na głowę, okradają, tak? To z perspektywy właściciela fabryk, on nadal jest, on jest właścicielem, on jest najwyższą formą władzy. A on ją przekazał Kowalskiemu, zaufał temu Kowalskiemu. Mówi, zarządzaj. Ja się nie wtrącam, zarządzaj. Ludzie czasami tak jakby oczekują, dlaczego, tak już abstrahując od tych wszystkich pytań, o wojnę, o niewojnę, tak? Od początku zamysłem Boga było to, że ludzie będą zarządzali ziemią. Od początku. On nigdy nie miał takiego planu, że on będzie sterował nami w jakiś sposób. Manipulował, że będziemy jedynie marionetkami. On, jako dobry ojciec, cieszy się, że jakby ludzie wstają do miejsca właściwego zarządu. Oczywiście poprzez relacje z nim, stosowanie jego zasad i tak dalej, tak? Ale chodzi jakby o jego perspektywę. Tak, które wracając jakby do Jezusa, w Rzymian 14:9 Paweł pisze, na to bowiem Chrystus umarł i ożył,
aby i nad umarłymi, i nad żywymi panować. Władza nad ziemią zostaje diabłu odebrana przez Jezusa, tak? Jezus przejmuje klucze śmierci i piekła, tak? To jeśli chodzi o Jezusa, żebyśmy nie mieli wątpliwości, że to najwyższa forma władzy. Co robi dalej Jezus? Ewangelia Łukasza 22:29-30. Jezus mówi tak. A ja przekazuję wam królestwo, jak mnie Ojciec przekazał, abyście jedli i pili przy stole moim w królestwie moim i zasiadali na tronach, sądząc 12 plemion Izraela. Co Jezus przekazał? Jezus umożliwił bezpośredni dostęp do Królestwa Niebieskiego. To królestwo, ono teraz jest dla nas niewidzialne, tak? Dostęp do niego, jak do niego uzyskaliśmy dostęp? Dostęp uzyskaliśmy w duchu, jak? I on jest aktywny jedynie przez wiarę. Nie widzimy go. Jest dostępny przez wiarę. I w duchu. Komu przekazał? Wierzącym. Ludziom, którzy realnie dzisiaj wierzą Jezusowi, że mają dostęp też między innymi właśnie do Królestwa Niebieskiego, że ono zostało im, co przekazane. Efezjan 2:6 Paweł pisze tak. I wraz z nim wzbudził i wraz z nim posadził nas w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Podkreślam, czas dokonany. I wraz z nim wzbudził i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich. Uzyskaliśmy dostęp do królestwa, o którym Jezus mówił wcześniej, że to królestwo nie jest z tego świata. Że nie jest z tej ziemi, tak? I że jest ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością. Bo o tym z kolei Paweł mówi wcześniej w Efezjan 1:18-23. Bo Jezus jest bowiem nie tylko Panem tego świata, ale jest również ponad wszelką nadziemską władzą i panowaniem. Do tego uzyskaliśmy dostęp. W objawieniu Jana 1:6 czytamy dalej, że Jezus uczynił nas rodem królewskim. Już nim jesteś. Już nim jesteś i już jesteś królem i już w duchu zasiadasz w okręgach niebieskich. Ważne, żeby to zrozumieć. W duchu panujesz więc też nad królami ziemskimi. Jezus jest najwyższą formułą władzy. Powiedział, moje królestwo nie jest z tego świata. Dzisiaj umożliwił nam dostęp, wszystkim, którzy uwierzyli, dostęp, bezpośredni dostęp do królestwa ponad wszelką ziemską władzą. W duchu panujemy nad królami ziemskimi. To samo zresztą wcześniej prorokował Jezus uczniom, którzy szli za nim. W Ewangelii Mateusza 19:28 czytamy tak. Zaprawdę opowiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 plemion izraelskich. To, co mówiłem teraz a propos tego przekazania, to jest, tak sobie to roboczo nazywam, to takie pierwsze przekazanie, nie? Nie przykazanie, a przekazanie dostępu do władzy w duchu poprzez nasz dostęp do Królestwa Niebieskiego, tak? Zasłona została rozdarta. Mamy dostęp. Drugie, one są sobie połączone, ale ja takie roboczo trochę wydzielam. Opisane jest w Rzymian 5:17. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. Tak? I tutaj przeczytamy jeszcze dodatkowo drugi fragment. Mówiłem, że będzie sporo słowa. Z objawienia Jana 5:10. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski, kapłanów, będą królować na ziemi.
Nasze królowanie nie dotyczy tylko sfery niewidzialnej. Nie dotyczy tylko sfery niewidzialnej. Nasze królowanie w duchu, ono ma wpływ na naszą duszę przede wszystkim i nasze ciało, bo to też musimy być tego świadomi, i wywiera namacalny i widzialny wpływ na ziemską rzeczywistość. Z jednej strony dostaliśmy dostęp do Królestwa Niebieskiego w duchu, dzisiaj już tam siedzimy, tak? W duchu już tam panujemy, ponad tą formułą władzy, ale tak naprawdę to nasze królowanie, ono wywiera i ma wywierać realny wpływ tu na ziemi. Wyraźnie jest napisane w obu tych miejscach: królować będą w życiu, królować będą na ziemi. I teraz taka ważna rzecz, bo to trochę wszystko tak tytułem wstępu mówię. Chciałbym, żebyście nas z tej perspektywy, o czym mówię, spojrzeli na słowa z Ewangelii Łukasza 19:38. O tym tylko pamiętam, zawsze to było mówione, że to te słowa, no wiadomo, że dotyczyły Jezusa. Błogosławiony, który przychodzi jak król w imieniu Pańskim. Kogo to dotyczy? Nas. Nas. Wtedy było o Jezusie. Dzisiaj jest o nas. Błogosławiony, który przychodzi jak król w imieniu Pańskim. Co to znaczy? Uszczęśliwiony wszelkimi dostępnymi formami uszczęśliwienia. Wszelkimi. Ten, który żyje dzisiaj jak Chrystus, zgodnie z Jego słowem, poglądem, tak? Czyli wszystko, co się składa na imię Jezus. Wiecie, to jest bardzo ważna rzecz, wydaje mi się, że zatrzymam chwilę, bo z chwilą naszego nowego narodzenia stara natura umarła, my jesteśmy w Jezusie. Jesteśmy, nie ma inaczej. Nie ma nas poza Jezusem. Ale my możemy żyć, jakbyśmy w Nim nie byli. To jest trochę tak. I kiedyś się o to modliłem i Bóg mi to pokazał, że to jest jedna z takich diabelskich strategii. Jakbyś miał miliard dolarów, ale jakbyś zapominał o tym, że masz, i byś pukał do sąsiada, pożyczysz mi 10 zł na chleb? Zapominasz, że masz. Jesteś w Jezusie. Masz miliard dolarów. Niezagrożony. Nikt ci tego nie zabierze. Masz. Ale tu jest napisane: błogosławiony, który przychodzi jak król w imieniu Pańskim. Więc my mamy żyć świadomi tego, że jesteśmy królami, jesteśmy w Jezusie. Musimy to prezentować. Wtedy następuje ta formuła uszczęśliwienia, ubłogosławienia. No bo jeśli my się damy z tego okraść, to będziemy pukać do sąsiada, pożycz te 10 zł, tak? Pierwsza lepsza informacja w radiu, czy w telewizji, czy w internecie, i będziemy uwalniać modlitwy lękowe. Błogosławiony, który przychodzi jak król w imieniu Pańskim. Jezus przyszedł jak król. Ale niekoniecznie tak, jak sobie Żydzi to wyobrażali. On przyszedł jak król. Zresztą sam powiedział: nikt mi życia nie odbiera, sam je daje. Tak? On to zrobił w majestacie swojej władzy. Jak król. Tak postanowił. Nikt mu nie zabrał. Króluj dzisiaj na ziemi. Żyjąc zgodnie z prawdą. Tak ważne jest, abyśmy znali dokładnie życie Jezusa i je analizowali, studiowali, tak? Zgodnie z Bożymi zasadami. A będziesz uszczęśliwiony. Będziesz uszczęśliwiony. Trzeci podpunkt tego, co chcę wam powiedzieć.
Tak króciutko, bo tu się nie ma co za dużo zagłębiać na tym. Królowie Królestwa, a Królowie Ziemi. Królowie Ziemi to nie to samo, co Królowie Królestwa, czy Synowie Królestwa, żeby nam było łatwiej o tym mówić. W Ewangelii Mateusza 17:25 czytamy taką rozmowę. Jezus pyta Piotra: Szymonie, jak ci się wydaje, od kogo Królowie Ziemscy pobierają cło? Lub czynić od synu swoich, czy od obcych. I to, co chcę tutaj akurat w tym momencie podkreślić, to Jezus jest cały czas świadomy. On rozpoznał swoją tożsamość. On wiedział w ogóle, kim On jest. On był świadomy, że On jest Panem tej ziemi. Choć przez ziemię był traktowany jako obcy. Tak jakby ten właściciel fabryki wrócił do tego zakładu, wiecie. On wie, że to jest jego. Każdy etat jest jego. Wszystko jest jego, tak? A tam bunt i strajk. On wiedział. On wiedział. Królowie ziemscy to osoby, które sprawują jakąkolwiek formę władzy na ziemi w sposób sprzeczny z Bożymi regułami. Według reguł diabła i według reguł rządzących na tym świecie. To są królowie ziemscy. Jak powiedziałem, proszę się, nie będziemy tutaj na nich zagłębiać. W objawieniu Jana 17:1-2 czytamy, że królowie ziemscy uprawiają nierząd z wielką przetecznicą. Z Babilonem. To sługusy diabła. Rządni władzy, pieniędzy i splendoru. Tego samego, czego rządny jest diabeł. To jest też określenie na wszystkie takie demoniczne byty, poruszające się przez świecką władzę tutaj na ziemi. To królowie ziemscy, tak? I na tym, jak powiedziałem, nie będziemy się długo koncentrować. Jeden tylko fragment chcę przeczytać. Z objawienia Jana, żeby też jakby uzasadnić, dlaczego się nie musimy na tym długo koncentrować. Z objawienia Jana, 19 rozdział, wersety 17-21. Tam jest opisany koniec królów ziemi. Skracając wątek, ich los jest taki. Zostaną wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorącego siarką, lub pobici mieczem i zjedzeni przez ptaki. Jak to przeczytałem, to stwierdziłem, że temat jest załatwiony, nie ma sensu się nim dłużej zajmować. Nie ma sensu w swoim życiu poświęcać za dużo uwagi na temat rzeczy, które dotyczą tej ziemi. Albo będą wrzuceni żywcem, albo pobici mieczem i dobici przez ptaki. Dobra. Czwarty podpunkt to cel naszego królowania. Chciałem przeczytać jeden fragment. Ewangelia Mateusza 22:2-13. Żeby się przyjrzeć celom króla. 22:2-13. Najpierw wersety 2 i 4. Podobne jest Królestwo Niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi. I posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale ci nie chcieli przyjść. Znowu posłał inne sługi, mówiąc: powiedzcie zaproszonym, oto ucztę moją przygotowałem, woły moje i bydło potuczne pobito i wszystko jest gotowe, pójdźcie na wesele. W tym fragmencie jest taka ważna cecha króla. Król. Nie w ziemskim rozumieniu, a w świętym rozumieniu. To człowiek, który głosi dobrą nowinę i zaprasza ludzi do przyjęcia zbawienia. To bardzo ważne. Bo w świeckiej władzy takich cech nie zobaczymy. Głosi Ewangelię. Głosi dobrą nowinę. Zaprasza ludzi do przyjęcia zbawienia. Pierwsza cecha króla. Dalej, wersety 5-7.
Ale oni, nie dbając o to, odeszli, jeden do własnej roli, drugi do swego handlu, a pozostali, pochwyciwszy jego sługi, znieważyli i pozabijali ich. I rozgniewał się król. Król sądzi. Sądzi. Osądza fałszywą doktrynę, fałszywe postawy. To król. Zobaczył, co się dzieje i co? Osądził to. Rozgniewał się. Dalej, w wersecie 7 czytamy. I rozgniewał się król, a wysławszy swe wojska, wytracił owych morderców i miasto ich spalił. Król wydaje wyroki i nie jest humanistą. Nie zastanawiał się. Zaprosił ich na ucztę, głosił im Ewangelię. Nie chcieli go. Spalił ich miasto. Oczywiście, oglądajmy to proroczo, tak? Nie chodzi o to, żebyśmy teraz miasta palili. Ale chodzi o to, że z każdej strony puka do nas humanizm. Głosisz Ewangelię, jak król. Nie chcą. Osądzasz. I nie jesteś humanistą. Nie próbujesz przemycić Ewangelii z innej strony, jakoś tam zdjąć 10%, może wtedy przyjmie, takie będzie fajne, tak. Jakieś tak lepiej podamy. Nie. To nie król. Król się rozgniewał i nie miał skrupułów. Wysłał swe wojska, wytracił owych morderców i miasto ich spalił. 8:10. Wtedy rzecze sługom swoim. Wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Idźcie przeto na rozstajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, którzy napotkali złych i dobrych, i sala weselna zapełniła się gośćmi. Jedna informacja z tego, którą bierzemy. Król nie ma względu na osobę. Nie ma swoich faworytów, nie ma swoich pupilków. Nie ma względu na osobę. Ważna cecha króla. 11:13. Ostatni fragment. A gdy wszedł król, aby przypatrzyć się gościom, ujrzał tam człowieka nieodzianego w szatę weselną i rzekł do niego: przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? A ono nie miał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Ja pamiętam, jak ja to czytałem na początku. Ja nie mogłem tego zrozumieć. O co chodzi? Najpierw zaprasza, ci nie przychodzą, zaprasza innych. Tego w ogóle związuje, wiecie? Jakiś poziom humanizmu w ogóle we mnie był jeszcze zbyt wysoki, że się prześlizgiwałem na tym, męczyło mnie, doszedłem dalej, w ogóle gdzieś tam w końcu uda mi się to załapać. Ale co tu jest ważne? Bo to jest też proroczy obraz. Król jest strażnikiem prawdy. Nienawidzi kompromisu. Nie ma zgody na jakąkolwiek półprawdę. Nie możesz wejść do królestwa, nie możesz wejść na ucztę w 90%, nie możesz wejść nielegalnie. Nie ma takiej formuły. Wszystkie te takie ruchy zapełniające kościoły. Wiecie, to... Rozgniewałem się jak król. Jest strasznikiem prawdy. Bardzo ważne cechy króla. Głosi dobrą nowinę, zaprasza ludzi do przyjęcia zbawienia. Sądzi fałszywą doktrynę i postawy, wydaje wyroki, nie jest humanistą, nie ma względu na osoby, jest strażnikiem prawdy i nienawidzi kompromisu. Idąc dalej, a propos celu naszego królowania, w Ewangelii Jana 18:37 czytamy tak. To były słowa, które tak one mnie mocno kiedyś w życiu dotknęły. Jak zadawałem sobie pytanie, po co żyję? Przypomnę, o co chodzi? Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat,
aby dać świadectwo prawdzie. Pamiętam, kiedy to rozważałem, to mocno Duch Święty mi dotknął wtedy. Celem naszego królowania tu na ziemi jest to, aby dać świadectwo o prawdzie. To jest cel nadrzędny. Wszystko inne wyrasta z tego celu. Wszystko inne dotyczące indywidualnego powołania jest pogłębieniem tego celu. Jest jego skonkretyzowaniem. Na jakim odcinku, w jakiej formule, w jakim urzędzie czy nieurzędzie, w jakiej służbie, nieważne. To jest, chodzi o to, że to jest nadrzędne. Cel królowania na ziemi. Dać świadectwo o prawdzie. Kiedy sobie to uświadomiłem, to był to dla mnie taki przełomowy moment w życiu. Jeden z kilku, jeśli chodzi o czas po Nowym Narodzeniu. Bo wszystko inne gdzieś tam zbladło. Albo w bardzo prosty sposób okazało się, co jest celem, w jaki zaczęło się to układać. Od celu nadrzędnego. Wiecie, to bardzo łatwo jest jakby też przeskanować jakieś tam lewe rzeczy, jeśli one są. Czy one w jakiejkolwiek formule są związane z tym, żeby dać świadectwo o prawdzie. Kolejne fajne słowo a propos celu. Ewangelia Marka 13:9. Jezus mówi tak do swoich uczniów. Postawią was też przed namiestnikami i królami ziemskimi z mego powodu. Takie ważne słowo tam jest. Abyście złożyli świadectwo przed nimi. Jak rozmawiam teraz z ludźmi, a propos całej tej sytuacji, widzę, że jest na przykład taki lęk przed spotkaniem przed władzą. A ja się pytam, pomodliłeś się kiedyś, że chcesz wpływać na władzę? Powiedziałeś to szczerze? I co, miałeś tylko wizualizację, że ci rozwiną czerwony dywanik? I że wiedziesz tak, wszyscy będą cię słuchać, kiedyś brawo będziesz głosił? Formuła może być inna. Może to nie diabeł, a może to Bóg powoduje, to jest może odpowiedź na twoją modlitwę. Ja nie mówię teraz o głupawce pewnej, wiecie, bo to też jakby jedno nauczanie to jest za mały czas, żeby wszystkie wątki jakby łączyć, tak? Mówię o prawdziwych rzeczach teraz, tak? W prawdziwym życiu z Bogiem. Może to właśnie jest odpowiedź na twoją modlitwę, tak? Generalnie, wiecie, jakby nie bójmy się spotkań z władzą. Wykorzystajmy je, aby złożyć świadectwo o prawdzie, tak? Nie dogadujmy się z nią w kompromisach jakichś, tak? Tylko składajmy świadectwo w takich sytuacjach. Musimy, wydaje mi się, że poszerzyć trochę nasze postrzeganie. Tak, ostatnio sobie na przykład analizowałem Mordochaja z Księgi Estery. W Biblii jest dużo różnych przypadków, w ogóle jak się poruszać w mądrości. Mordochaj nie był narodzony z Bożego Ducha, bo to nie ta era była, tak? My jesteśmy, więc mamy dużo większy wgląd w myśl Chrystusową. Boża mądrość jest w nas, więc my możemy widzieć. Natomiast podobał mi się sposób, jaki on też rozmawiał, wiecie, nie poszedł na kompromis. Nie uklęknął przed władzą. Oczywiście wyczytamy to jako wszystko proroczo, tak? Był konsekwentny, był też w tym czasie jeszcze mentorem. Finalnie został też wywyższony w tym, co robił dalej. Okej, ale to zostawmy Mordochaja. W pierwszym liście Piotra 2:9 czytamy, że ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem,
narodem świętym, ludem nabytym. Wiele osób się zachwyca i stawia kropkę. A tam jest to słowo, ja uwielbiam te słowa, abyście. Abyście. Od razu nakierunkowanie na cel. Rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Jesteśmy królewskim, kapłańskim, narodem świętym, abyśmy rozgłaszali prawdy, prawdę. Głosili Ewangelię. Głosili rozwiązanie. To jest ściśle związane z celem. Z celem naszego królowania. Mówię o tym celowo, bo tutaj, w tej ziemskiej rzeczywistości, to się tak wiele rzeczy nakłada. Tak wiele rzeczy i głosów religijnych. Musimy to dobrze rozumieć, tak? Żeby się nie pogubić i nie dać się wkręcić w ziemski system sprawowania władzy, tak? Oparty, tak jak mówiłem, na miłości pieniędzy, na splendorze. Musimy to trochę inaczej oglądać. No, w pierwszym Tymoteusza Paweł, to w 6 rozdziale, od 10 do 12, Paweł pisze tak, że jakby takie realne, praktyczne wskazówki, na czym się powinniśmy koncentrować. My jako królowie, tak? Powinniśmy wzrastać w świadomości naszej sprawiedliwości. Tego, że w ogóle już jesteśmy sprawiedliwi. Rozwijać naszą pobożność. Rozwijać życie z wiary i praktykowanie miłości. Chwytając się życia wiecznego, to świadomości, że nie jesteśmy stąd. Na tym musimy jakby bazować, na tym koncentrować na nasze myśli. Nie na informacjach, co się dzieje dzisiaj w sprawie koronawirusa w Polsce. W ogóle nie jest ważne. Nie słucham tego, nie oglądam, nie interesuje mnie to, nie znam wszystkich tego, co się dzieje. Kompletnie nie mam na to czasu. Nie jest moje życie, mnie to nie dotyczy. Świadomość naszej sprawiedliwości. Życie z wiary, praktykowanie miłości, tak? I to jest ważne, bo jak to wszystko nam się miesza, to później nie wiadomo, no jestem królem, już wieloma osobami o tym rozmawiałem. Jestem narodzony z Bożego Ducha, jestem królem, będę miał pałac, będę miał Porsche, będę miał samolot, będę miał, bo ja jestem królem. To w ogóle nie o to chodzi. Celem naszego królowania nie jest Ferrari czy Lamborghini, tak? One mogą być przy okazji. Nie jest problem, ale to chodzi o serce cały czas, jak zawsze. Bo jeśli ktoś chce tylko usprawiedliwić, tak? Ale w gruncie rzeczy chodzi o to Lamborghini, no to jest problem, tak? W Ewangelii Łukasza Jezus też mówi, tłumaczy nam, że nasze królowanie, nas jako odrodzonych z Bożego Ducha, tak? Ludzi, to powinno być też oparte przede wszystkim na usługiwaniu sobie nawzajem. Wiecie, nie chodzi mi tutaj, bo teraz wszyscy cały czas zaraz tak, dobra, wiadro, stopy, myjemy nogi. Nie o to mi chodzi, tak? Pojęcie usługiwania sobie jest dużo szersze, tak? Dzielę się z wami teraz Chrystusem, którego przeżywam, usługuję wam. Za chwilę po spotkaniu ktoś z was będzie ze mną rozmawiał. Chrystusem, którego przeżywam, usłuży mi. Formuł usługiwania w ogóle jest masę. Ale przede wszystkim my jako Kościół w ogóle powinniśmy się też na tym wzajemnie koncentrować. A propos tych królów, co jest też ciekawe, ja to znajdę. To krótki fragment, ale się zatrzymałem na nim. 1 Koryntian 4,8. 1. Już jesteście nasyceni, już wzbogaciliście się. Bez nas staliście się królami i abyście byli królami, abyśmy i my wespół z nimi królowali. Ja się zatrzymałem na tym sobie, modliłem się w ogóle w szerszym kontekście. I to jest taka ważna informacja, jak się to czytacie w ogóle i głębiej, że królowie, aby odpowiednio wzrastać, potrzebują apostolstwa. To nie jest tak teraz, że ten król, to on już jest taki król, że on już się buja i lata. Przeanalizujcie sobie to. Przegryźcie się. Potrzebują królowie do swojego wzrostu, zresztą po to też są urzędy, tak? To wszystko jest ze sobą spójne, kiedy oglądamy to w duchu. Potrzebują apostolstwa. I ostatni punkt,
piąty, z tego co chcę wam dzisiaj powiedzieć, to różnice wobec podejścia religii. Ewangelia Jana, 19 rozdział, 12 werset, czytamy tak. Odtąd Piłat starał się wypuścić go, Jezusa, ale Żydzi, religia, krzyczeli głośno: jeśli tego wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza, świeckiej władzy. Każdy bowiem, kto się królem czyni, sprzeciwia się cesarzowi. I tu jest pewna zasada, która jest. Każdy bowiem, kto się królem czyni, tak? Czyli każdy, kto jest będący ponad władzą ziemską. Jesteś w duchu ponad władzą ziemską, tak? Każdy bowiem, kto się sprzeciwia cesarzowi, każdy bowiem, kto się czyni królem, sprzeciwia się cesarzowi. Czyli co? Z automatu jest pewien konflikt między królem, synem królestwa, między nami, który realnie sprawuje władzę. Czyli to, co powiedziałem wcześniej, nie tylko to, że jesteś posadowiony w duchu w okręgach niebieskich, bo to jesteś, ale że nie dajesz się diabłu oszukać i realnie sprawujesz władzę. Mówisz do rzeczywistości, jak ma wyglądać. Ustanawiasz rzeczy, proklamujesz rzeczy, jesteś aktywny. To, co czytałem wcześniej, cechy króla. Z automatu czynisz się królem, tak? Jest zasada napisana: każdy bowiem, kto się królem czyni, sprzeciwia się cesarzowi. Władza świecka nie dopuszcza, że coś będzie ponad nią. Nie dopuszcza. Szuka splendoru, pieniędzy i całej formuły władzy. I teraz jeśli ty, z tej samej perspektywy, z której wyszedł Jezus, tak? Moje królestwo nie jest z tego świata. Zaczynasz wychodzić i sprawować formę władzy. Z automatu jest konflikt. Jeśli go nie ma, to znaczy, że nie sprawujesz tej władzy. Dalej, w Ewangelii Jana 19:15 czytamy. Rzekł do nich Piłat: króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani. Kto odpowiedział? Najwyższa forma religijnej władzy. Cała wierchuszka religijna, tak? Odpowiedziała: nie mamy króla, tylko cesarza. Po czym poznać dzisiaj religię? Nawet jeśli się przebiera za życie. Po czym ją poznać? Że w praktyce poddaje się władzy świeckiej, a nie niebiańskiej. Religia krzyczy dzisiaj, wiecie co dzisiaj krzyczy religia? Nie mamy Jezusa, mamy premiera. Oczywiście wprost tego nikt nie powie. Bo to jest wszystko poprzebierane. Jezus, tak, tu, pójdziemy. Ale co oni krzyczą w praktyce? Jezus, dlatego mówiłem w tej kolejności, przytaczając na początku, jaka jest forma władzy Jezusa i kim my jesteśmy w Jezusie. Co oni krzyczą? Nie mamy Jezusa. Nie. Już nie jesteśmy z tego, bo jesteśmy z tej kropelki, z tego, mamy premiera, mamy. Niczym to się nie różni od faryzeuszy. Niczym to się nie różni. Niczym, kompletnie niczym. Nie mamy Jezusa, tylko premiera, tak? Tak krzyczą. Kolejny przykład. Nie będę może już tego czytał. W Dziejach Apostolskich 17:57 tam jest opisane, jak religia oburza się temu, że chrześcijanie głoszą, że jest inny król Jezus. I co tam robi religia? Tak? Od razu krzyczy, że oskarżają, że postępują wbrew postanowieniom cesarza. Bo krzyczą, że jest inny król. Paweł w Tesalonice, bo ta historia dzieje się w Tesalonice, on by tam nie zamknął kościoła dzisiaj. Nie zamknął by kościoła. On był tego świadomy. I szli i mówili w ogóle, że jest inny król. I teraz też. My idziemy
i dajemy świadectwo o prawdzie, cel naszego życia. Więc mówimy, że jest inny król. Przytoczę jeden taki religijny fragment, który często jest przez, to nie religijny fragment, tylko fragment, który jest często przez religię używany. Bo często przytacza słowa Piotra, z pierwszego listu Piotra 2,13 i tam jest napisane tak. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana, czy to królowi, czy najwyższej władzy, czy to namiestnikom i tak dalej. O czym pisze Piotr? Pamiętajcie jedną rzecz, bo litera sama w sobie zabija. To duch ożywia, tak? I my każdy fragment musimy czytać z Duchem Świętym. Każdy. Zadam wam takie pytanie teraz. Czy Piotr chciał powiedzieć chrześcijanom w Polsce, żyjący w latach 1939-1945, że mają być podlegli władzy Hitlera, że mają być podlegli władzy Stalina, to chciał powiedzieć każdej formie władzy? Czy że ta religia będzie różnicowała? To jest, to był najeźdźca, a nasz nie jest najeźdźcą, nasz jest tutaj. Nasz jest taki. To nie ma znaczenia. Znaczenie ma, czy on jest narodzony z Bożego Ducha, czy nie jest narodzony z Bożego Ducha. Czy jest królem królestwa, czy tej ziemi. Zapytam dalej. Czy zatem ci chrześcijanie, którzy w czasie II wojny światowej, wbrew zarządzeniom Hitlera, nie gazowali Żydów, tylko im pomagali, czy zgodnie z tym, co powiedział Piotr, to oni grzeszyli? No sprzeciwiali się władzy. Grzeszyli? To trzeba rozumieć w duchu. Piotrowi, w ogóle w tym wersecie, w tym słowie, Piotrowi w ogóle chodziło, tak wcześniej Jezusowi, tak pisał też Paweł, chodziło o wpływ. Dopóki świecka władza nie ogranicza zasad Bożych, to bądź jej poddany. I teraz jest klucz. Żeby, i Piotr napisał to w wersecie 15. Tylko te związki takie w ogóle, to już religia tego nie widzi, bo leci literą. A co napisał? Żeby zamknąć usta niewiedzy ludzi głupich. Amen. Amen. To nie jest to, że mamy się wyzbyć władzy, zacząć siedzieć, żyć w kompromisach. Nagle żyć w innym Jezusie w ogóle, jakimś mniejszym, wybrakowanym. To była tylko informacja, tak jak, jak wcześniej funkcjonowałeś, tak? Płacisz ZUS, płacisz podatki, a w duchu jesteś właścicielem tego wszystkiego. Ale płacisz. Żeby zamknąć usta niewiedzy ludzi głupich. Ludzi głupich, czy jakich? Głupi, rzekł w swoim sercu, nie ma Boga. Bezbożnych ludzi. Nawet tylko w danym temacie. Ale bezbożnych. Nie mających jakby objawienia. To była mądrość używana przez Piotra, jak się realnie poruszać w tym świecie, która przez religię została zawinięta, żeby czapę położyć. Podlegli władzy, podlegli władzy. Puenta. Bądźmy poddani władzy świeckiej, dopóki nie ogranicza celu naszego królowania. Cel jest nadrzędny. Składanie świadectwa o prawdzie. Nasze królowanie jest wyższego levelu. Przytoczę jeszcze jeden fragment na koniec. Też Artur o tym pisał. To jest Kaznodziei Salomona 10:5-6. Istnieje pewne zło, które widziałem pod słońcem, a jest mi pewien rodzaj pomyłki. Czego? Pomyłki, która wywodzi się od zwierzchności.
że głupców, czyli bezbożnych, stawia się na wysokich stanowiskach, a zasobni w mądrość siedzą nisko. Tak jak powiedziałem wcześniej, nie ma znaczenia, czy ktoś jest demokratycznie wybrany, czy ktoś sobie sam najechał na terytorium. Tu nie ma kategorii dobro i zła, a ten biednym rozdaje, a ten nie rozdaje. To w ogóle nie ma znaczenia. Znaczenie jest, tak, że głupców, bezbożnych stawia się na wysokich stanowiskach. Jest pytanie, czy ludzie są odrodzeni z Bożego Ducha? Czy żyją zgodnie z Bożymi standardami? To tutaj chodzi. To jest ta formuła gdzieś tam rozróżnienia. A ja w ogóle nie zamierzam siedzieć nisko. I też zamierzam się jawnie sprzeciwiać takim pomyłkom i opakowywaniu tych pomyłek jako jakieś nadrzędne prawdy. Są gówno prawdy. To jest czas w ogóle, jestem przekonany o tym, dobry czas, żeby Kościół realnie prezentował, że jest głową, a nie ogonem. Realnie prezentował. Świadomy tego, gdzie jest ukorzeniona nasza władza, nasza tożsamość, nasze bezpieczeństwo. Tak. Jesteśmy w myśli Chrystusowej. Słuchajcie, w ogóle mamy do niej stały dostęp, tak? Do Bożej mądrości, tak, która mieszka w nas. I kończąc, wiecie, pamiętajmy cały czas. To stworzenie oczekuje objawienia Synów Bożych, którzy mają świadomość, skąd są i po co tutaj są. I to jest ten czas. Amen.